Wojciech Kągiewka, prawnik sukcesyjny, pełnomocnik zarządu Chojnczanki do spraw klubu biznesu. Prowadziłem kolejne śniadanie biznesowe, coraz lepiej to wygląda, merytorycznie, coraz lepsi prelegenci, nie mówiąc, że wcześniejsi byli źli, z całym szacunkiem, ale dzisiejsi byli dopasowani do tego, co się dzieje na rynkach światowych, do tego, co się dzieje na Ukrainie, do inflacji, do Polskiego Ładu. No, mówiliśmy o tym, jak można stracić, ale też przede wszystkim, jak można zyskać. Także jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego śniadania. Cieszę się, że frekwencja dopisała. Mam nadzieję, że kolejne spotkania będą jeszcze lepsze. Dzień dobry, ja nazywam się Małgorzata Ardest, jestem wiceprezesem firmy MKSA, firmy, która już od 2 lat współpracuje z Chojnczanką. Jesteśmy platynowym partnerem, z czego bardzo się cieszymy, jesteśmy ogromnie dumni i jest to nasza pierwsza wizyta, pierwsze spotkanie podczas tego śniadania biznesowego organizowanego przez Chojnczankę, z czego bardzo się cieszymy, bo naprawdę masa wartościowych prelekcji, bardzo ciekawych ludzi, rozmów, integracji, no i oczywiście networkingu. Nasza prezentacja, jej tytuł to Jazda z odpadami, czyli przedstawienie branży odpadów medycznych i weterynaryjnych w taki niecodzienny, ciekawy sposób dla innych partnerów. Grzegorz Gurbin, firma Private Wealth Consulting. Cieszę się, że mogą uczestniczyć w tym drugim śniadaniu biznesowym z Chojnczanką Chojnice. Cieszę się też, że udało mi się zaprosić Tomasza Polusiaka jako swojego partnera biznesowego do tej naszej chojniczańskiej rodziny. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Witam, Tomasz Polusiak, skarbiec TFI. Odpowiadam za komunikację inwestycyjną, a na dzisiejszym spotkaniu miałem tą okazję i przyjemność, mogę powiedzieć, opowiedzieć, jak skarbiec TFI postrzega obecną sytuację rynkową, przede wszystkim w kontekście inflacji, rosnących stóp procentowych, ale również konfliktu za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Omówienie również takich perspektyw czy prognoz, jaki będzie wpływ tych wydarzeń na gospodarkę czy na przedsiębiorstwa funkcjonujące na polskim rynku. Dzień dobry, nazywam się Karol Pruski, firma Esper Polska Szczerska. Zajmujemy się kompleksową fotowoltaiką od prawie już teraz 20 lat. Wspieramy Chojnczankę, bo sami jesteśmy z tego regionu i jestem urodzonym Chojnczaninem. Mieszkam ale w Czersku, dlatego bardzo wspieram Chojnczankę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Krzyżania Grzegorz, reprezentuję firmę Gregor Media. Jesteśmy wieloletnim partnerem klubu biznesowego Chojnczanki. Zapraszamy wszystkich na fajne spotkania networkingowe, na których właśnie jesteśmy. Fajna atmosfera, ciekawe wykłady, czego chcieć więcej? Zapraszam.